Dzień dobry panie i panowie, połowa z strony jest środa? Środa, 26. Godzina szósta wieczorem. Dlaczego o mówię? Bo yy, dosyć często pytacie mnie w, albo na pod, pod filmami, albo gdzieś w wiadomościach prywatnych, dlaczego nie robię dziennych vlogów. Albo jakichś vlogów z Nowej Zelandii pokazujecie za przykład Louis albo yy, Bena Browna, którzy robią codzienne fajne vlogi itd. itd. Nie robię tego z jednego powodu. Pracuję. Tutaj, nikogo już nie ma. Pracuję codziennie po 8 godzin mniej więcej. I, no, niestety, dzienne rzeczy nie są jakoś bardzo interesujące. Wstaje rano, dzisiaj zaspałem, jadę do pracy, siedzę w korku albo jadę na rowerze do tej pracy. Siedzę w pracy przez godzin x. Jak wygląda praca, to macie na innym, na poprzednim filmie wrzucono. Tak akurat nie było z domu, ale tak to mniej więcej wygląda. Po czym robię jakiś trening, wracam do domu i, i, i dzień się kończy. Obrałem jakieś filmy, troszeczkę robię jakieś pomocy przy treningach i tak dalej, i tak dalej. Więc no na co dzień się po prostu nie da robić vlogów. Ale dzisiaj e, właśnie wróciłem z biegu. Bo zrobiłem godzinkę, jakąś, e, e, gdzie mamy strawę. Zrobiłem godzinę i powiem Wam, że przez ostatnie kilka miesięcy nie biegałem za wiele, albo i więcej niż kilka miesięcy. Mówiłem o tym ostatnio na, 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 na filmie, że chciałem troszeczkę zmienić plan treningowy i zacząć właśnie biegać, bo, bo muszę. I jestem zdziwiony, bo chyba ten cały rok robienia niczego dał jakiś pozytywny efekt. Z tego względu, że widzę w tym momencie, że no, potrafię trzymać tempo na samym początku treningów. Czyli praktycznie nie biegałem przez ostatnie cholera, wie ile. Praktycznie nie robiłem nic um, jakiegoś bardziej intensywnego poza rowerem. I wskakuję do biegania, i rzeczywiście daję radę biec bez jakiegoś większego problemu. To jest dzisiejszy bieg. Gdzie mamy? Mamy dzisiejszy bieg, i gdzie mamy tętno? Tempo 535 to no nie jest jakieś szybkie, ale wystarczające na początek, na luźny bieg, a przy tym tętno jest na poziomie 143, więc całkiem dobrze. Nie jest taki wielki bieg, ale tak troszeczkę na, na to, żeby się rozruszać. Jak wygląda mój plan treningowy w tym momencie? Mój plan treningowy wygląda. 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 Wygląda tak. Troszkę, troszeczkę jest nieostry, tak? Wygląda tak, że dzisiaj jeszcze zrobię jakieś rozciąganie. Jest dużo biegania, bo mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć biegów w tym tygodniu. Dwa rowery na Trainer Road, plus do tego dojdzie rower jakiś do pracy, z pracy, i tak dalej, i trzy pływania. Mam nadzieję, że zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jest to ustawione na 850 TSS mniej więcej. A no, mówiąc szczerze, nie do końca wiem, czy jestem w stanie utrzymać 850 na... w tym momencie. Przynajmniej jeśli chodzi o czasowo i, i wytrzymałościowo. Ale jak to będzie to się jeszcze okaże. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, to przy tym biegu, godzinny, godzinny bieg, słucham sobie podcasta. Podcast. I chyba będę wam to wrzucał regularnie, czyli to pokażę wam po prostu, co słucham czego, co jest warte na to, by poświęcić swój czas. A biega się też lepiej z podcastem. Dla mnie przynajmniej jest lepiej niż z muzyką, naprawdę. A, 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 a. Podcast Ridraw. Powinniście kojarzyć gościa. Jeden z lepszych atletów wytrzymałościowych na świecie. Weganin, adwokat weganizmu itd., itd. A zrobił podcast z Louisem Cole. Louis Cole to jest jeden z dziennych vlogerów. Nie wiem, czy kojarzycie. Możliwe, że go kojarzycie. On miał kanał na YouTubie food for louis food for louis gdzie żar jakieś dziwne rzeczy, jadłe, żywo tarantule, między innymi i ko ko takie kosmosy. To jest Louis. Powinniście kojarzyć, jeżeli kojarzycie troszeczkę internet. Jeżeli nie, no to na YouTubie ma dwa kanały. Jeden to jest food for louis to jest ten stary kanał, a nowy kanał to jest fun for louis gdzie robi dzienne vlogi z podróży. Bardzo ciekawy kanał, e, bardzo pozytywna postać i Rich zrobił właśnie z nim e, podcast. Od najnowszy odcinek 285 ryżowa. Wrzucę to pod tym filmem. Więc warto sobie przesłuchać, bo naprawdę jest dosyć ciekawy ten podcast. Przesuwałem 3 czwarte mniej więcej, może, może mniej niż 3 czwarte, jak na razie. I jestem bardzo zaskoczony, bo nie znałem tej historii. Gość robił e, takie rzeczy, że na przykład zjadł żywy mózg, nie, nie żywy, tylko surowy mózg kozy albo coś w tym rodzaju, jeszcze jako a W tym momencie przeszedł na weganizm, ale to już jest inna sprawa. Więc warto sobie posłuchać, jeżeli macie chwilę. Ja tymczasem... Idę chyba oglądać Guardians of Galaxy, bo trzeba się troszeczkę zrelaksować też. Do zobaczenia i pamiętajcie, zróbcie dzisiaj coś, co sprawi, że będziecie lepsi niż wczoraj. Hej!